Cześć, tu Sławek z serwisu Granica.pl. Dziś chciałem wam opowiedzieć o serialu. Serialu, który na halloweenowy wieczór jest jak najbardziej odpowiedni. Mam na myśli The Chilling Adventures of Sabrina, który w zeszłym tygodniu trafił do serwisu Netflix. To nowe podejście do bohaterki, którą poznaliśmy za sprawą emitowanego w latach 90. serialu. Tyle, że The Chilling Adventures of Sabrina to zupełnie inna historia. To opowieść bardziej mroczna, świadoma słabości gatunku, jaki reprezentuje. To produkcja mocno grająca z konwencją. To historia Sabriny, która chodzi do całkowicie normalnej szkoły, spotyka się z całkowicie normalnym chłopakiem i ma całkiem normalnych przyjaciół. Tyle, że jej życie tak do końca normalne nie jest, bo Sabrina jest po godzinach również czarownicą. Czarownicami są również ciotki, które się nią opiekują, a w dzień 16 urodzin Sabrina będzie musiała podjąć bardzo ważną decyzję. Będzie musiała wybrać, czy chce żyć dalej normalnie jako zwyczajna dziewczyna, czy też chce przejść na stronę mroku i zostać prawdziwą czarownicą. Tyle, że ta decyzja nie będzie tak łatwa, jak mogłoby się wydawać, bowiem świat czarownic ma wobec niej bardzo konkretne plany. Czy Sabrina podda się presji? Wybierze zło, czy raczej dobro? O tym warto przekonać się podczas oglądania serialu Netflix. Warto, bo The Chilling Adventures of Sabrina to w odróżnieniu od wielu innych nowych produkcji Netflixa serial całkiem udany. Owszem, fabuła jest raczej absurdalna, co charakterystyczne jest dla powieści, filmów czy seriali spod znaku romansu paranormalnego. Ale za sprawą świetnie dobranej przede wszystkim młodej obsady, przy pewnym zawieszeniu niewiary można zaangażować się w tę historię. Świetna jest przede wszystkim Kiernan Shipka jako Sabrina, jednak pozostali aktorzy dzielnie jej sekundują. W dodatku w produkcji Netflixa pojawiają się też ważne tematy poruszone w sposób naprawdę interesujący. Mowa tu bowiem i o dojrzewaniu, o odkrywaniu własnej tożsamości, także płciowej, jest sporo tolerancji, są czytelne nawiązania do Me Too i wyraźny przekaz feministyczny. Główna bohaterka, jak to nastolatka, pozostaje w wiecznej kontrze. Tyle, że jej bunt wydaje się w tym przypadku w pełni uzasadniony. Sabrina nie godzi się bowiem na mizoginię, na szykanowanie kogokolwiek i z jakichkolwiek powodów. Całość jest znakomicie filmowana, mnóstwo w serialu nawiązań do klasyki horroru, do mitów i symboli znanych z popkultury. Nieco ryzykowna jest, by także z warstwa teologiczna produkcji, ale przy założeniu, że główna bohaterka chce mimo wszystko dokonywać właściwych, dobrych wyborów, można przejść nad tym do porządku dziennego. Oczywiście, to serial przede wszystkim dla młodzieży i wielu widzów może uznać, że są już na tę produkcję po prostu za starzy. Ale jako guilty pleasure, jako źródło niezobowiązującej rozrywki wieczorem sprawdzi się świetnie. A oglądana wspólnie z nastolatkami, Sabrina może stać się inspiracją czy początkiem rozmowy na mniej lub bardziej trudne tematy.